Proszę Państwa, ja jestem zszokowany napływającymi dzisiaj wiadomościami z Portugalii. Otóż episkopat portugalski wezwał do nieodprawiania mszy świętych. No chyba chodzi o msze publiczne, no bo przecież księża mają obowiązek odprawiać codziennie mszę świętą, więc chyba to jest pewne niedomówienie. No ale niezależnie od wszystkiego, czy wolno odprawiać mszę prywatnie, i w zaciszu kaplicy prywatnie, czy nie, to całkowity zakaz odprawiania mszy publicznych no jest co najmniej szokujący, bo tam podobno mocno rosną zakażenia w Portugalii. Ale tym bardziej jest to szokujące, że ma od niedzieli być właśnie zakaz, a tego samego dnia w niedzielę będą publiczne wybory prezydenckie. No to co to za logika? Żadna logika. Czyli zakazać się przy wyborach można, natomiast modląc się w kościołach nie można. Nie sądzę, żeby Chrystus był tutaj na tym zdjęciu pokazany z całunu zachwycony, a przecież święty Antoni Padewski, niby się nazywa Padewski, ale urodził się przecież w Lizbonie, jest Portugalczykiem, więc zapewne też jest po prostu zszokowany i niezadowolony. Ciekawe, czy się wszyscy księża biskupi i ludzie do tego dostosują. No bo proszę Państwa, można prowadzić na chwilę, a potem jakieś nowe kolejne ograniczenia. Ja jeszcze dzisiaj słuchałem mszy świętej z Fatimy, no i była normalnie, no ale ciekawe, jak to będzie w niedzielę. A dlaczego nie ma zakazu dopiero od poniedziałku, tylko właśnie w niedzielę, żeby utrącić święto katolickie. Bardzo mi się to nie podoba, więc módlmy się również do Matki Boskiej Fatimskiej, przecież która jest z Portugalii, żeby to wszystko jak najszybciej przeminęło. I biskupi, bo to nawet nie wprowadził rząd, tylko biskupi się ocknęli, co daj Boże jak najszybciej. Amen, amen, amen.